Dzień dobry a moim państwa gościem jest prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani prezydent, zamieszanie zrobiło się z tymi tirami, które mają wjeżdżać do Łodzi, które mają nie wjeżdżać do Łodzi. Miasto chce wydać zakaz Mówi, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad się na to nie zgadza. Tymczasem wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że no nie ma na to wpływu. Tak naprawdę jedynym organem decyzyjnym w tej sprawie jest miasto. To TIRY będą wjeżdżać do łodzi, czy nie będą wjeżdżać do łodzi? To może tak po kolei wyjaśnijmy. Faktycznie, na terenie miasta działającego na prawach Miasta Powiatu, jedynym organem jest miasto, czyli prezydent miasta ma prawo wprowadzić organizację ruchu. Wiązaną z funkcjonowaniem danej jednostki. Ale problemem nie jest wprowadzenie zakazu na rogatkach miasta, tylko pro problemem jest, jak uświadomić jadącym drogami krajowymi, dojeżdżającymi do miasta łodzi, że łódź jest zamknięta dla tirów. I tutaj Bez jest zgody Generalnej Dyrekcji. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącej umieszczenia specjalnych znaków informujących o tym, że kierujący takim pojazdem powinien szukać drogi innej niż droga wiodąca przez miasto, y, praktycznie spowodujemy, wprowadzając taki zakaz bez, zak bez znaków informacyjnych, spowodujemy co? Wjeżdża samochód do miasta, widzi na rogatkach, że nie wolno mu wjechać, w związku z czym będzie informowane o tym, że musi na najbliższym skrzyżowaniu, na zakręcić najbliższej i drodze i za, zakręcić i zawrócić. Co to spowoduje? Czyli gminy ościenne będą rozjeżdżane dwukrotnie, bo będą szukali, w tym momencie nie będzie żadnej organizacji, będą szukali kierowcy każdej możliwej drogi przejazdu. No i spore korki też, panie I, I olbrzymie problemy, i dokładnie, również w samym mieście przy rogatkach, bo jednak to nie jest samochód osobowy. Nieraz samochód osobowy ma problem z zakręceniem na wąskiej drodze, czy znalezieniem jakiegoś łuku, a co dopiero olbrzymi skład y, samochodu ciężarowego. W związku z czym, to dopiero by było olbrzymim problemem dla gmin ościennych i myślę, że y, ja wiem, nie chcę czegoś takiego spowodować, mając świadomość, że oczywiście wolno mi to zrobić. No, a rozmawiała Pani już z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. E, czy oni rzeczywiście nie będą chcieli, jeżeli Łódź wprowadzi taki zakaz, nie będą Chcieli wystawiać tych znaków e, o, informujących o objazdach? Proszę pana, ja rozmawiałam z panem dyrektorem na otwarciu autostrady A1 na tego odcinka między Strykowem a duszynem. Wtedy usłyszałam, że absolutnie przedstawiliśmy bardzo fajną organizację ruchu, która jest naprawdę bardzo dobra nie tylko dla łodzi, ale dla gmin ościennych i że generalna nie będzie robiła żadnych, ale żadnych problemów. Potem oczywiście yy, zaistniało to, że włodarze gmin ościennych przestraszyli się, nie chcieli zaopiniować te, tego dokumentu, który przedstawiliśmy do zaopiniowania. Skutek był taki, że generalna dyrekcja napisała, że nie ma możliwości wprowadzenia tej organizacji, ponieważ jest duży konflikt społeczny, który powoduje ta organizacja. W związku z czym faktycznie w tej chwili chcemy dojść do porozumienia i chcemy to wprowadzić na drodze konsensusu. Ja nie jestem, wprost przeciwnie, od początku, kiedy jestem prezydentem, staram się rozmawiać i współpracować z gminami ościennymi, traktować Łódź jako aglomerację, a nie Łódź jako miasto soliczne, a wokół pustka. No właśnie, chcemy... bo ja się trochę nie dziwię mieszkańcom gmin ościennych, mimo, że mieszkam w Łodzi i mimo, że mieszkam w centrum Łodzi, oczywiście tyli by mi przeszkadzały, natomiast przeszkadzają też pewnie mieszkańcom Zgierza, ale jeszcze, mieszkańcom Aleksandrowa. Ale absolutnie, absolutnie, ja się zgadzam z panem, dlatego nie chcemy tego zrobić. Dla Dlatego, owszem, będąc zdeterminowaną, mogę postawić znaki samodzielnie, ale wtedy będzie faktycznie olbrzymi problem dla gmin ościennych. A tego nie chciałabym zrobić. Chcę się doporozumieć, chcę znaleźć sposób rozwiązania, i uważam, że. Tutaj jedynym sposobem, który zagwarantuje i bezpieczeństwo nam, i, i jakość życia w mieście, i w łodzi, i w gminach ościennych, jest ta organizacja, którą przedstawiliśmy. Oczywiście ona nie jest marzeniem, bo najlepiej by było, żeby z każdej drogi wyprowadzić sprzęt. W tym wypadku Generalna Dyrekcja nie wyraziła zgody na zamknięcie dla ruchu bodajże drogi krajowej 72, i ona jest tą kością niezgody, ale każdy rozsądny, mając świadomość, że. Później i tak, i tak napotka na znaki zakazu. Nie będzie według mnie tą drogą. Ja proponuję jedną, za chwileczkę mam spotkanie z przedstawicielami, włodarzami gminy. No właśnie, to miałem zapytać, czy były proponuję rozmowy, będą Były rozmowy. rozmowy, ale absolutnie rozmowy są od prawie trzech miesięcy. Zostali do zaopiniowania. Sama osobiście spotkałam się raz z włodarzami moich gmin Później spotykał się dyrekcja zarządu dróg i transportu. Próbowaliśmy osiągnąć jakiś konsensus. Jak widać na podstawie Informacji, którą otrzymaliśmy i pisma, którą otrzymaliśmy, zgoda, i tego konsensusu nie osiągnęliśmy, skoro gminy zaopiniowały, część gmin, nie wiem czy wszystkie, bo nawet nie sprawdzałam tego, zaopiniowała to negatywnie. Czyli kolejna rozmowa dzisiaj, jak rozumiem. Kolejna rozmowa dzisiaj. Rozmowa? Raz jeszcze będę przekonywała, że projekt organizacji jest projektem takim, który my byliśmy w stanie wynegocjować z generalną. Jeżeli generalna będzie w stanie również wprowadzić na tą 72. zakaz wjazdu, bo chyba o tą drogę dokładnie chodzi. Nie chcę wprowadzić w błąd, bo nie mam wiedzy Szczegółowej, merytorycznej, akurat co do numerów oznakowania dróg krajowych, ale jeżeli nie będzie tego konsensusu, oczywiście ja nie chcę z powrotem spowodować tego, o co mieszkańcy walczyli przez tyle lat. Spokojnego snu, spokojnego życia w mieście, wolnego od dużych samochodów, które nie tylko to, co bardzo istotne, nie tylko powodują duże uciążliwości, hałas, zanieczyszczenia, ale również to jest bezpieczeństwo, czyli przemieszczania jeżeli, się i korki oczywiście. Czyli jeżeli nie będzie konsensusu, to ten zakaz nie zostanie wprowadzony, jak rozumiem? Nie, czy tak, czy tak zakaz będzie wprowadzony, to jest kwestia jak go wynegocjujemy tak, żeby wszystkie gminy były, że tak Powiem, może nie wszyscy będziemy szczęśliwi, ale wszyscy będziemy świadomi, że wykonywaliśmy to, co najlepsze dla naszych mieszkańców. Tu jeszcze usiadniemy, pani prezydent, bo wielu ludzi się zastanawia. Chodzi o ruch tranzytowy przez Łódź. Tak, nie chodzi tylko o tych, i które ależ oczywiście, do, Chodzi do tylko i wyłącznie o ruch tranzytowy. Absolutnie nie zamierzamy w żadnej mierze paraliżować życia gospodarczego miasta. Wprost przeciwnie, każdy samochód, który realizuje swoją trasę związaną z obsługą, czy to w zakresie dowozu towarów, czy, czy yy, też, no, mamy sporo firm produkcyjnych na terenie miasta łodzi. One też muszą dowozić produkty do produkcji, później gotowe wyroby muszą w jakiś sposób wywozić ze, ze swoich fabryk. W związku z czym, absolutnie, to dotyczy tylko i wyłącznie tranzytu. Raz jeszcze powtarzam, tylko i wyłącznie tranzytu. Ale skoro jest obwodnica, to przecież te tiry, które tranzytową tra, tra, trasą jadą, to pojadą i tak obwodnicą. Czy ten zakaz w ogóle jest rzeczywiście potrzebny? Proszę państwa, jeżeli nie wprowadzono by to, co ma być wprowadzone, czyli opłaty wiatol dla samochodów ciężarowych za objazd za przejazd autostradą, nie byłoby takiej potrzeby, bo widzimy w tej chwili co się dzieje za oknem. Faktycznie pojawiają się tiry, bo to nie czyli jest tak, Pani, że one że nie jeżdżą Kierowcy jeżdżą. nie będą chcieli płacić za chwilą, Kiedy pojawia się opłata, to siłą rzeczy, czy tak, czy tak, według mnie część pojazdów, zresztą to również mówią specjaliści z tego, nie, nie tylko moja opinia, ja się wzoruje na tym, co informacja, które otrzymuję od, od osób, które się tym zajmują, yy, świadczy o tym, że część osób będzie skracała. Nie jest tajemnicą, że w tej chwili praktycznie każdy yy, samochód ciężarowy, ten większy, yy, posiada CB radio. Z chwilą, kiedy będzie wiedział kierowca, że jest spokój na ulicy, czyli na przykład wieczorem bez problemu może się skrócić, i przejechać do To przyjechać do Łodzi i przyjemności. To Łodzi i, przez... i bo... Dokładnie, czy Ale ja Dokładnie. Dokładnie. Pani Prezydent, zostało jeszcze kilka minut, pytanie o ostatnie doniesienia z dworca Łódź fabryczna. Nie, opoko... nie, nie niepokoi Pani to, że tam prace prawdopodobnie pod koniec sierpnia się nie skończą? Proszę Państwa, decyzja jest jedna. Umowa, która łączy nas, czyli Konsorcjanta z firmą wykonawczą przewiduje 31 sierpnia na zakończenie budowy dworca Łódź Fabryczna. Ponieważ dworzec Łódź Fabryczna to nie tylko sama bryła dworca, ale również układ komunikacyjny, w związku z czym układ komunikacyjny dotyczący terenu związanego z umownie zwaną nowotargową. ja chciałam tu przypomnieć, to jest ten teren, który stosunkowo późno przekazaliśmy wykonawcy, gdzie były odwołania praktycznie do, do, do samego naj, naj, końca. Do samego końca, do Trybunału w Hadze yy, przez firmę yy, dotyczącą możliwości przeprowadzenia tej inwestycji przez działki należące do firmy, spowodował, iż faktycznie tam jeszcze prace trwają. One prawdopodobnie, z tego co mnie wiadomo, ja wiem tylko z ostatniego spotkania, kiedy mieliśmy spotkanie na komitecie sterującym, wtedy Mówiono, że dworzec absolutnie 31 sierpnia. Natomiast mogą się, Natomiast mogą się przedłużyć do października, listopada. 11-12 grudnia tak jak będzie zmiana w nocy z 11 bodajże na 12 grudnia jest zmiana rozkładów jazdy na kolei będzie dworzec otwarty, I czynny i ja w to wiadomo, wierzę, że wszystkie prace do tego czasu nie. muszą być zakończone, muszą być dokonane odbiory. Musimy już kończyć. Dziękuję bardzo moimi państwami. Dziękuję, dziękuję bardzo. Miłego Łodzi dnia życzę państwu. Do dziękuję uprzejmie.